W tym filmie obliczymy sobie całkę nieoznaczoną z logarytmu naturalnego x. No trudno jest odgadnąć, jaka to jest funkcja pierwotna do logarytmu naturalnego. No wiemy, jaka jest pochodna logarytmu naturalnego. Pochodna logarytmu to jest 1 przez x, ale całka. No tutaj taka podpowiedź jest, że można obliczyć tę całkę łatwo stosując wzór na całkowanie przez części. No, ale taka podpowiedź też niewiele nam daje, dlatego że tutaj nie widzimy żadnego iloczynu, a wiemy, że. Całkowanie przez części stosuje się wtedy, jak mamy iloczyn funkcji i pochodnej jakiejś funkcji. A tu nie mamy żadnego iloczynu. No to moja podpowiedź dalej jest taka, żeby wziąć taki iloczyn 1 razy logarytm naturalny z x, czyli iloczynu nie ma, ale możemy go sztucznie wyprodukować. No i teraz mam iloczyn dwóch funkcji. Jedna to jest funkcja stała, równa 1. No dobrze, no to zastanówmy się, jak to zrobić. Może ja przypomnę, jak wygląda wzór na całkowanie przez części. Że jak mamy całkę z iloczynu dwóch funkcji, z funkcji f od x razy jakaś funkcja, która jest pochodną innej funkcji, g' od x, i to całkujemy po dx. To ten wzór mówi nam, że to jest iloczyn funkcji f i funkcji g, czyli f od x razy g od x, odjąć całka po x z pochodnej funkcji f, f' od x razy. Funkcja g od x. Tyle nam mówi wzór na całkowanie przez części. No to zastanówmy się teraz, jak przyporządkować F i G. To znaczy, którą z tych funkcji jedynkę, czy logarytm wziąć jako F, a którą wziąć jako G. No chcemy, że nam się tutaj coś uprościło, więc widać, że wygodnie jest wziąć jako F funkcję logarytm X, dlatego, że. Jak ją zróżniczkujemy, to dostaniemy 1 przez, przez x, po prostu. Czyli tak, jako f od x, weźmiemy sobie logarytm naturalny z x. Wtedy f prime od x będzie równe 1 przez x. No a jako g, jako g prime od x, weźmiemy sobie funkcję 1, no i funkcja pierwotna do jedynki. To jest na przykład x. No tutaj moglibyśmy dodać dowolną stałą, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo musimy wziąć jakąkolwiek funkcję pierwotną do jedynki, czyli możemy wziąć na przykład x, bo tak jest najprościej. No i teraz zastosujemy wzór na całkowanie przez części, czyli mam f razy g od x. f to jest logarytm naturalny z x i to muszę pomnożyć przez x, ale napiszę x z tej strony, czyli tutaj napisałem w odwrotnej kolejności, bo tak lepiej to wygląda. x razy logarytm x, no bo nie chcę napisać logarytm z x razy x, bo wtedy nie do końca wiadomo, co to znaczy, czy to jest logarytm z iloczynu x, czy jak to rozumieć. Tak jest bardziej elegancko. Odjąć całka z f' od x. No f' to jest po prostu 1 przez x, razy g od x to jest x. No i całka jest po dx. No i widzimy, że teraz nam się tutaj to pięknie skraca, no bo zostaje... X razy logarytm z X odjąć całka z czegoś, co się tutaj skraca do jedynki, no bo x się skraca z x, zostanie no po prostu całka z jedynki. Dobrze, ja może napiszę, że to będzie odjąć całka z jedynki. Żeby nie było wątpliwości. Czyli ostatecznie dostanę X razy logarytm naturalny z x. Odjąć całka z jedynki. A całka z jedynki to jest po prostu x i musimy dodać dowolną stałą całkowania. No bo wiadomo, że zawsze całka jest nas z dokładnością do dowolnej stałej. Czyli to jest ostateczny wynik. Można też go zapisać w innej postaci. Możemy x przed nawias wyciągnąć. Napisać, że to jest x razy logarytm naturalny z x. Odjąć 1. Dodać c. Wszystko jedno, czy tak napiszemy, czy tak. To to jest funkcja pierwotna do funkcji logarytm naturalny. No i zachęcam cię do tego, żeby obliczyć pochodną tej funkcji i sprawdzić, że ta pochodna będzie rzeczywiście równa logarytmowi naturalnemu z x.